Witajcie. Dziś kilka słów o mało znanej roślinie, choć wcale nie o tak bardzo egzotycznej, a chodzi o Lagenandra meboldi. Roślina ta została opisana przez niemieckiego botanika Alfreda Karla Mebolda w czasie jego pobytu w Indiach. Roślina najczęściej spotykana jest w warunkach naturalnych na Sri Lance. Sri Lanka to takie państwo na wyspie Ceylon, a wyspa Ceylon nazywana jest łzą Indii, co wskazuje na jej kształt i położenie. Dla wyjaśnienia, w Indiach nie żyją Indianie, tylko Hindusi, a Winnetou w serialu zagrał Francuz. Chyba zboczyłem z tematu. Lagenandra meboldi porasta sobie błotniste brzegi strumieni. Żyje na terenach często zalewanych przez wodę, ale nie przebywa pod jej powierzchnią przez cały rok. Jej warunki naturalne są bardzo zbliżone do jej koleżanki z H2O, czyli kryptokoryny. Wygląda podobnie, jest rośliną rozetową, rozmnaża się poprzez kłącza. Co do warunków, jakie powinniśmy jej zapewnić, to zasobne podłoże, sporo światła, jeśli chcemy, aby się wybarwiała, i dość miękka woda. Lagenandra występuje w trzech odmianach, w zależności od koloru liści, czyli green, pink i red. Niestety nie wiem, jaką ja dostałem odmianę, bo na razie jest zielono-brązowa i muszę poczekać, czy będzie się wybarwiać, czy nie. Jeśli pada pytanie, na jakim planie posadzić tę roślinę, to odpowiedź brzmi: na żadnym. To tak zwana roślina centralna, czyli taka, która na pierwszy rzut oka je przykuwa i nie pozwala ruszać gałką. A ma czym przykuć, szczególnie kiedy osiągnie swoje nominalne 20 cm długości liścia, plus dycha na ogonek, plus dycha na szerokość liścia. Lagenandra lubi dość ciepłą wodę, czuje się świetnie w przedziale 22-28 stopni Celsjusza, więc mogłaby mieć szansę na rośnięcie w akwarium z paletkami. Jak do tej pory znane jest 15 gatunków lagenandry, z czego kilka z powodzeniem można topić w akwarium. Kiedyś te rośliny można było dostać tylko z prywatnego przemytu. Obecnie widziałem je już w ofertach firm produkujących rośliny akwarystyczne. Szczerze mówię, że tę roślinę dostałem dość niedawno, więc moja wiedza o jej zachowaniach wiąże się z jej początkowym okresem, czyli adaptacją do nowych warunków. I w tym wypadku też nie różniła się od przytaczanych wcześniej kryptokoryn, czyli zwartek. Dla bezpieczeństwa posadziłem ją bez przycinania korzeni. Odwdzięczyła mi się za to zrzuceniem, czyli odgniciem, tylko dwóch liści. Po dwóch, trzech tygodniach cała reszta starych liści była na miejscu, a Lagenandra wypuściła dwa nowe. Pomimo tego uważam, co ma swoje odzwierciedlenie w literaturze, że roślina ta rośnie dość wolno. Niestety, u mnie nie ma doskonałych warunków, bo woda nie należy do najbardziej miękkich. Choć myślę, że obecność lignitu, pomiędzy którym ją posadziłem, sprzyja jej przyjęciu się i wzrostowi. Lagenandry sadzimy w podłożu. Nie na kamieniach, nie na korzeniach czy innych ozdobach. Tak, średniowieczny zamek przebity ubotem też odpada. Lagenandry to nie bucefalandry, które sadzi się właśnie na korzeniach, kamieniach, kawałkach drewna itd. Tak, można zasadzić buckę na ubocie, choć to obciach. Na dziś to tyle o tych mało znanych, ale wdzięcznych roślinach, lagenandrami zwanych. Nie są to rośliny do małych zbiorników. Natomiast w dużych wyglądają efektownie i nadają akwarium bardziej egzotyczny charakter.